Siema, w tym odcinku powiem wam o upalnych dniach królików i przenosimy jeszcze modę do nowej klatki. Upalne dni u królików powinien królik na pewno mieć dostęp do świeżej wody. Na pewno poidła musi mieć. Też musi, może być karmiony trawą lub sianem. W moim przypadku to jest trawa i mieszankę wodową. Granulat, jęczmień, pszenica i kukurydza. Przez tą kukurydzą bym uważał. Nie dałabym jej w dużych ilościach. Klatka nie może być też pod słońcem. Lepiej gdzieś pod dachem lub w cieniu. To już tyle. Przenosimy wodę. Nowa klatka. Tutaj mam otwieranie. Młodych jest 10. Dam 5 do góry i 5 na dole tutaj. Ze mną jeszcze dzisiaj Łukasz i mój kolega Dawid. I kolega Tomek. Tu już jest 4 w jednej klatce, to jeszcze jeden. Tutaj sobie pies chodzi. No to teraz może... To tutaj jeden może przytrzymać klatkę. Zamówiłem akcesoria do tej klatki, ale tutaj daję w misce tej trawy i miałem jeszcze jedno stare poidło. Tak, to już jest 1, 2, 3, 4, 5. Rozkładamy. Z dwa. Nie chcę wyjść. Z drugi. Trzeci. Niektóre mają opuszczone zwiszające uszy, a niektóre nie, ponieważ dopuściłem do mieszanca, do mojego tutaj, więc większość jest biało-czarnych, białych nie mam, albo biało-brązowych, różnie. Jest jeden czarny. Niego. Młode już mają miesiąc, więc to już będą wszystkie młode. Co sobie tutaj zostanie.
potem już jej tu słomy tu dam. Już tutaj zamkniemy. Wyjdła do tamtej kreski, będę miał takie jak tu, tamtych nie było. I karmidła będę miał też takie jak tutaj i później takie same. Tu otworzymy. Młode się pięknie, to się też się przykleiło. Ale to później zrobię, bo teraz jedną ręką to trochę ciężko. Młode też. Kiedy tylko będzie sprawdzanie płci, a jeszcze nie mając stanie, w sumie za młode. Tak, ten ma dwa uszy szczone. No i tutaj jeszcze młode, to jest drugie, będę otwierał. Jest. Tam jedzą. Tu zamkniemy. O, robię to bliżej. To jest takie zamykanie i otwieranie. I jakby suwak. Suwak albo takie zamykanie i otwieranie. Dobra, to już jest tyle w tym odcinku. Teraz możecie jeszcze dawać pytania do Q&A, bo to się za niedługo już pojawi. Może za tydzień w niedzielę będzie live. I to już tyle w tym odcinku. Cześć.